Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na naszym kanale w drugim dniu 11 tygodnia naszej porannej serii Dzień Mocy. Od razu zaczynam od cytatu z notatek błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Jedna komunia bardzo żarliwa jest bardziej owocna niż wiele oziębłych. Motyw drugorzędny nie decyduje, by komunia była dobra, ale zmniejsza jej owoce. O co chodzi? Tu chodzi o tę relację jakość, ilość, ilość, jakość, to znaczy ilość komunii świętych przyjęta bez jakości. Znowu odwołamy się do tego, o czym mówiliśmy wczoraj, czyli bez jakości serca. Nie przynosi lepszych owoców. To znaczy możemy przyjmować codziennie komunię świętą, a nawet dwa razy dziennie, bo jest taka możliwość oczywiście, tylko drugi raz musimy być na całej mszy świętej od samego początku do końca. Za pierwszym razem też powinniśmy być, no ale jak się spóźnimy, to nie ma... W każdym razie, no. Możemy przyjmować komunię świętą dwa razy, a nie widzieć jakości tego, że komunia święta, czyli mówiąc krótko, przyjmowanie Najświętszego Ciała Chrystusa zmienia nasze życie. Dlaczego? Ponieważ chodzi o żarliwość, z jaką przyjmujemy komunię świętą. Żarliwość jest kategorią jakości, nie ilości. To tak jak płomień, prawda? Może być wiele ognisk zapalonych, ale mogą się tlić. Nie ma w nich właśnie tej żarliwości, czy też takiego żaru, mocy. Przy wielu ogniskach, które wokół siebie rozpalimy, ale które będą się tylko tlić, nie ogrzejemy się. Wystarczy jedno ognisko pełne żaru, właśnie żarliwości, żeby nas ogrzało. I dokładnie tak samo jest również z przyjmowaniem komunii świętej. Pragnienie, prawdziwe pragnienie serca jest tym, co buduje w nas jakość przyjmowaniu komunii świętej. Ostatnio mój spowiednik mnie spytał, słuchaj, czy ty tęsknisz za sakramentami? Mówi, czasami warto zatęsknić za sakramentami. Czy przyjmujemy sakramenty święte, na przykład chodzimy do spowiedzi, czy też do komunii świętej, z przyzwyczajenia, czy też z pragnienia? Oczywiście z przyzwyczajenia, z tak zwanej tradycji, Pan Bóg też może dobro wyciągnąć, ale czasami, powiedział mi mój spowiednik, warto zatęsknić za sakramentami, za życiem sakramentalnym, ponieważ pamiętajmy, przyjmowanie komunii świętej, czy też uczestnictwo w życiu sakramentalnym, przyjmowanie jakiegokolwiek sakramentu nie jest celem w samym sobie. To jest tylko narzędzie, to jest tylko droga do nieba. To jest jakbyśmy kroczyli do nieba i mieli do wyboru albo kroczenie, prawda, piękną drogą, albo drogą wyboistą. No to właśnie ta lepsza droga to jest ta, kiedy przyjmujemy sakramenty święte, ale droga nie jest celem, prawda? A zatem czy tęsknisz za sakramentami, czy przyjmujesz sakrament komunii świętej, a wcześniej sakrament pokuty i pojednania, czyli czy chodzisz do spowiedzi z pragnienia, czy też tylko z przyzwyczajenia. Warto czasami zatęsknić za sakramentami. Tutaj dużo mogłyby nam powiedzieć osoby żyjące w związkach na przykład niesakramentalnych, które z różnych powodów, często też obiektywnych, nie mogą przyjmować komunii świętej. No właśnie. I całe życie, być może właśnie całe życie tęsknią za komunią świętą. Dałyby wszystko, znam takie osoby, aby przynajmniej raz przyjąć komunię świętą. Czy jest w nas żarliwość w przyjmowaniu komunii świętej? Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Dnia pełnego mocy. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.